Zapraszam Was teraz do świata mediów, ale też wbrew pozorom do bardzo prawdziwego życia. Przy moim telefonie na łączach internetowych Beata Tadla, dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani to zaproszenie. Bardzo dziękuję w drugą stronę. Mi również miło. Pani Beato, mam na początek takie pytanie, które zadaję bardzo podobnie każdemu rozmówcy, a mianowicie, jak rozpoczęła się tak naprawdę Pani przygoda z mediami? Rozpoczęła się dawno temu, bo 33 lata temu. Byłam nastolatką, pracowałam w liceum. A ja mam 32 lata. Czyli ja pracuję dłużej niż Pan jest na świecie. Tak, pewnie bliżej Panu wiekiem do mojego syna niż do mnie. No, na pewno. No. W każdym razie roznosiłam gazety, bo chciałam sobie dorobić do kieszonkowego. I w jednej z tych gazet w Legnicy, czyli w moim rodzinnym mieście, przeczytałam, że będzie powstawać radio. Pierwsze komercyjne, lokalne radio w Legnicy, a był to 91 rok. I postanowiłam zgłosić się na casting. I ku mojemu zdumieniu dostałam się do tego radia. Byłam zupełnie nieopierzoną nastolatką, kochającą teatr, marzącą o karierze aktorskiej, wierzącą w swoje siły, że wyjadę z Legnicy i będę studiować albo we Wrocławiu, albo w Warszawie. Ale aktorstwo było moim wielkim, wielkim marzeniem. I być może ono i też to, że wcześniej występowałam w przedstawieniach teatralnych, miałam również epizod w teatrze dramatycznym w Legnicy, jako nastolatka jeszcze. Może to i taka dbałość o to, żeby mówić zawsze wyraźnie, żeby stawiać odpowiednie akcenty, a także miłość do języka ojczystego i ciekawość tego, jak ten język się rozwija, sprawiło, że to, co przeczytałam, to, co, o co mnie pytano, a ja odpowiadałam na tym castingu, sprawiło, że zostałam zauważona, doceniona. No i tak właśnie się zaczęła moja przygoda z radiem. A czego według Pani nie ma telewizja, a ma radio, albo odwrotnie? Dzisiaj to już bardzo trudno o tym rozmawiać, dlatego że w czasach, kiedy ja pracowałam w radiu, radio było miejscem bardzo intymnego spotkania pomiędzy słuchaczem, a tym, który siedział po drugiej stronie. Siedział za mikrofonem, w słuchawkach, w zacisznym kąciku, no, w studiu i właściwie słuchacz musiał sobie wyobrażać tego kogoś, kto właśnie siedzi w studiu. Nie widzieliśmy tej osoby. Natomiast dzisiaj, ponieważ internet właściwie wszystko połączył, mamy radio, w którym są kamery. My w tej chwili rozmawiamy, ale jednocześnie dzięki technologii możemy się widzieć, chociaż słuchacze tego nie widzą, ale my się widzimy. Natomiast w każdym radiu, w każdym studiu w tej chwili są kamery i należy zachowywać się tak, jakbyśmy byli w telewizji. Więc to radio nie jest już tym teatrem wyobraźni, nie jest już tą intymnością w spotkaniu pomiędzy prowadzącym audycję a słuchaczem, bo właśnie wkraczanie w ten świat trochę zburzyło tę intymność, ten taki specyficzny rodzaj relacji, jaki się zawsze tworzył. Ja w swojej wczesnej młodości uwielbiałam słuchać Marka Niedźwieckiego i listy przebojów programu trzeciego. Zapisywałam sobie w zeszycie, chociaż nie znałam wtedy angielskiego, więc fonetycznie zapisywałam sobie utwory i wykonawców. Ojejku, ile bym dała, żeby ten zeszyt znaleźć? Muszę zapytać mamy, może gdzieś tam jeszcze go przechowuję. Ale notowałam sobie każde wydanie tej listy, bo ta magia radia powodowała, że ja po pierwsze wyobrażałam sobie, jak ten Marek Niedźwiecki wygląda, czyli ten właściciel takiego wspaniałego głosu, a po drugie
no też musiałam sobie wyobrażać, jak wyglądają wykonawcy tych utworów, których słuchałam w radiu, bo przecież nie mieliśmy dostępu do wiedzy o tym, jak ci ludzie wyglądają. Ona dochodziła do Polski wtedy z bardzo dużym opóźnieniem w postaci jakichś gazetek z Niemiec albo programów telewizyjnych, ale to i tak bardzo, bardzo sporadycznych. Więc jeżeli mówimy o radiu i telewizji dzisiaj, to już nie różnią się wiele, ale jeszcze lata temu była to ogromna różnica. Mogę panią pocieszyć a propos magii radia, że ja osobiście przy tej magii radia zostałem. Choć niejednokrotnie namawiano mnie, czy sugerowano to, aby może zacząć pokazywać rozmowy z rozmówcami, no jakoś mi się to nie zgrywa. Dla mnie radio to radio. I słuszna koncepcja, szczególnie, że dzisiaj się szczególnie nie nadaje do pokazywania, bo jestem w domowym zaciszu, po walce z kuchnią, zakupami, ale też jeździe na rowerze, bo dzisiaj piękna pogoda była, a ponieważ mam wolny dzień po pracującym weekendzie, więc wykorzystałam go i wycisnęłam jak cytrynka. No tak, bo w weekend było pytanie na śniadanie, prawda? Chyba. Tak jest. Chyba tak, wczoraj też jeszcze. I wczoraj, i przedwczoraj, tak. A czy doświadczyła pani, czy doświadcza pani takiego zjawiska cały czas, jakim jest popularność? Doskonale wie pani pewnie, w jakim kontekście o tym mówię. Ach, nawet, nie powiem, że... Nawet trochę rozmawialiśmy o tym poza anteną, prawda? Tak. Jasne, że doświadczam. Chociaż oczywiście to też, jeżeli myślimy o tym, jak zmieniają się media, jak się zmieniły też na przestrzeni tych ostatnich trzech dekad mojej zawodowej działalności, no to oczywiście dzisiaj ta popularność wpada w takie nisze, bo jest bardzo wiele znanych osób, ale tylko w jakichś zaklętych kręgach, na przykład na YouTubie czy w jakichś innych mediach społecznościowych. Te osoby rosną na gwiazdy i są o nich artykuły, a ja na przykład nie mam zielonego pojęcia, kto to taki. I podejrzewam, że to działa w drugą stronę. Te osoby, które nie oglądają na przykład programów z moim udziałem albo nie znają mnie z innej działalności, też mogą nie wiedzieć, kim ja jestem. Więc to nie są czasy, nie wiem, Krystyny Loski, która kiedy przeszłaby przez ulicę, to wszyscy by doskonale jeszcze 30 czy 40 lat temu wiedzieli, kim jest ta osoba i się na pewno za nią obejrzeli. Dzisiaj trochę to się rozmyło, rozproszyło. No, mamy 200 polskojęzycznych programów telewizyjnych, nie wiem nawet ile radiowych. Popularność zdobywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych możliwości technologicznych, w związku z czym nie jesteśmy już osobami, które są takie, ojejku, na jakimś piedestale, takie takie, których nie można, nie wiem, dotknąć, czy z którymi się nie można skontaktować, takie, które są niedostępne. My jesteśmy dostępni, sami prowadzimy też swoje profile społecznościowe, więc tam jest pewnie inna widownia, czasem ona się oczywiście krzyżuje z widownią telewizyjną czy radiową, ale nie zawsze tak jest. Więc oczywiście tę popularność odczuwam i nie powiem, że to jest coś niemiłego, bo w takich prywatnych, bezpośrednich kontaktach, kiedy spotykam ludzi, możemy sobie spojrzeć w oczy i porozmawiać ze sobą, zamienić kilka słów, to są to naprawdę zawsze przemiłe rozmowy, przemiłe kontakty. I to jest bardzo, bardzo miłe, naprawdę. Szczególnie jeśli usłyszę, że wyglądam lepiej niż w telewizji, to wtedy mnie to bardzo cieszy. Albo że usłyszę komplement w postaci, o matko, jaka pani normalna. Bo się okazuje, że ta normalność no jest w scenie. Tak,
Staram Co się być, to znaczy w staram ogóle się, zawsze byłam znaczy normalna. dzisiaj, prawda? Co to w ogóle znaczy? Jaka pani dzisiaj norma, jaka pani jest normalna na przykład? No, no właśnie, bo ludziom się wydaje, że to, co się czasem o nas pisze, albo komentarze, które są pojawiają się pod różnymi artykułami, na przykład artykuł jest nieprawdziwy. Komentarz się pojawia, który ocenia nie rzeczywistość, tylko jakąś fikcję. Ja na podstawie tej fikcji jestem oceniana, bo ktoś sobie zbudował jakiś obraz mnie, albo nadbudował. Nie wiem, czy moją wypowiedź, czy jakąś moją postawę, albo moje działanie, tak sugestywnymi słowami, które no, trafiają dużo bardziej, aniżeli ta prawdziwość, ten prawdziwy kontakt, ta relacja. Więc właśnie ja zawsze przestrzegam przed tym, żeby lepiej spróbować, nie wiem, prześledzić moje media społecznościowe, gdzie pokazuję siebie, nie wiem, w przerwach programu na przykład, kiedy się Tak. wygłupiamy i się śmiejemy i jest naprawdę sympatycznie, albo podejść do mnie, jeżeli jest taka okazja i po prostu porozmawiać, a nie tylko sugerować się tym, co zostało napisane, bo to po prostu generuje bardzo nieprzyjemne sytuacje, również hejt, który jest rzeczą cholernie niesprawiedliwą, złą, ze wszechmiar i taką, z którą należy walczyć wszystkimi możliwymi sposobami. A to, czego nie znoszę również i przeciwko czemu się wiecznie buntuję, to z całą pewnością będzie ocenianie nas przez pryzmat tego, nie wiem, ile mamy wzrostu, jaką mamy tuszę, jaką mamy orientację, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie. To wszystko to jest właśnie hejt. Jeżeli ktoś potrafi nienawidzić drugą osobę tylko dlatego, że jest do niej uprzedzony, a nie zna jej, tylko wyobraża sobie, jaka ona może być, albo właśnie twierdzi, że jak ktoś jest, nie wiem, gruby, to powinien się schować do piwnicy albo w ogóle zdechnąć, bo i takie, przepraszam za to słowo, ale to jest po prostu cytat. Tak. Też się pojawiają bardzo, bardzo przykre. Ale Albo bardzo. wiek na przykład, który jest hejtowany. No na to nie mamy wpływu, no nie mamy wpływu na to, że czas mija, a muszę tutaj pocieszyć wszystkich, znaczy siebie pocieszyć, a innych zmartwić. Czas płynie dla nas wszystkich dokładnie tak samo i jest jedną z najbardziej demokratycznych sytuacji na świecie. Ale to ocenianie, właśnie to postrzeganie nas ludzi, to o czym pani mówi, też jest, jeżeli chodzi o osoby na wózkach na przykład, osoby z niepełnosprawnością. Ja, proszę mi Oczywiście. wierzyć, doskonale zderzam się z tym, jak są postrzegane osoby z niepełnosprawnością, jaki jest schemat myślowy u społeczeństwa. I bardzo często jest tak, że społeczeństwo spotka się z takim mną, pełnym energii, pełnym życia, kochającym ludzi, kochającym z nimi rozmawiać, i wszystkie schematy pękają po prostu. Wszystko się rozmydla. Dokładnie tak jest. Ja współpracuję z Fundacją Avalon, którą szalenie O! cenię za działalność i nawet byłam ostatnio na ich konferencji w roli gościa. Rozmawialiśmy właśnie o postrzeganiu, ale też o tym, jakiego języka w mediach używa się, kiedy mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, o ich obecności w życiu publicznym, nie tylko z uwagi na ich niepełnosprawność, ale w ogóle. Że to jest Tak. takie no, dla nas przykre, ale też jest to ogromna lekcja do odrobienia dla nas wszystkich, absolutnie, żebyśmy zapraszali osoby, nie wiem, na wózkach albo z innymi niepełnosprawnościami po prostu do dyskusji o świecie, a nie dlatego, żeby porozmawiać o tym, jak się im żyje,
kiedy muszą jeździć na wózku, tak? I co się stało, że na tym wózku jeżdżą. Tak. Oni mają, wy, jak rozumiem, po prostu wszyscy macie tego dość i ja to doskonale rozumiem, ale na przykład to bardzo jest ciekawy takie, wątek to został jest poruszony takie, wie podczas... pani, to jest taka rozmowa niskich lotów, ja to nazywam. No oczywiście, że tak. To spłycająca w ogóle te też relacje, którą możemy nawiązać, bo poprzez stereotypy, którymi w życiu się kierujemy, a wielu z nas niestety kieruje się stereotypem, bo stereotyp ułatwia zadanie, bo podpowiada, jaki jest świat i daje takie gotowe rozwiązanie, tak. Jak my mamy myśleć. Nienawidzę, nie cierpię stereotypów, walczę z nimi jak tylko mogę, bo to nas, nie wiem, zwalnia z myślenia, zwalnia z postrzegania, zwalnia z jakiegoś uruchamiania mózgu do oceny rzeczywistości, do oceny przyróżnych okoliczności, które nas otaczają. Ale powiem panu bardzo ciekawą rzecz i myślę, że to też jest właśnie coś, co warto też w tym świecie publicznym zrobić. Ja Otóż przepraszam, na tej konferencji mogę coś został... zaproponować? Oczywiście. Mogę coś zaproponować? Znaczy, Moglibyśmy możemy... przejść na po imieniu? Oczywiście, zaproponowałam w takim razie pierwszą. Okej. Okay. Świetnie, Tobiaszu, to w takim razie lecimy dalej. Chciałam wrócić jeszcze do tego wątku, bo wydaje mi się bardzo ciekawy, a dotyczy sfery publicznej i obecności właśnie osób z niepełnosprawnościami w świecie no, takim powszechnym, dostępnym, publicznym. Na tej konferencji został poruszony wątek ról granych przez osoby sprawne w pełni, tak. Ale te osoby grają osoby z niepełnosprawnościami, czyli później zachwycamy się, jak ten aktor, ojej, dostał Oscara za to, jak świetnie udawał osobę z niepełnosprawnością. A dlaczego do tych ról nie są zapraszane osoby właśnie z niepełnosprawnościami? Czy nie byłyby w tym bardziej wiarygodne i nie trzeba by było niczego udawać? Nie, ja uważam, że w ogóle wszystkie takie historie należałoby normalizować. Normalizujemy. Ostatnio brałam udział we wspaniałej debacie. Prowadziłam debatę na temat kultury in vitro. Obecności tematu oczywiście w kulturze, w sztuce, w filmie, tak. Ale też o postrzeganiu osób, które są na tym świecie dzięki in vitro. I też jest tak, że no to okej, żyję sobie, rozmawiam z jakąś osobą, mam z nią relację, jest moją koleżanką, znajomą. Nagle dowiaduję się, że ona jest poczęta poprzez in vitro. No i co z tego? I to ma zmienić mój stosunek do niej, bo na przykład Kościół stwierdził, że to jest grzech, no więc ten właśnie. Sposób, w jaki ona została poczęta. Więc to też wymaga normalizacji, żebyśmy o procedurze in vitro rozmawiali tak jak o operacji serca, o normalnej metodzie po prostu leczenia niepłodności, a nie wplatali ciągle jakieś sprawy etyczne czy też ideologiczne, bo one bardzo, bardzo przeszkadzają w wielu sferach. Ale a propos ról granych przez osoby z niepełnosprawnością, chyba mam takie wrażenie, Beato, że to się powoli zmienia, bo ostatnio nie pamiętam, czy w Teleekspresie, czy w serwisie 19.30. Chyba i tu widziałem taki materiał właśnie o ludziach z zespołem Downa, którzy mieli swój spektakl jakby, Tak. którzy właśnie No grali ale znowu wiesz, spektakl. Oni grają i my patrzymy po prostu jak na jakieś zjawisko. Dlaczego oni nie grają razem z osobami pełnosprawnymi, tak? Tak. Żeby to po prostu było wspólne, żebyśmy razem byli, bo razem żyjemy na tym świecie. Chodzimy do tych samych sklepów, fryzjerów, pracujemy też w tych samych miejscach, więc przenikamy się. I tak samo, wiesz, jest w telewizji, kiedy słyszę na przykład, jaki jest hejt, kiedy pojawia się w telewizji ktoś, kto jest, nie wiem, ma 60 luz.
No to co, no to osoby 60 plus to już mają się nie pojawiać w telewizji, a niby dlaczego, skoro ci, którzy są przed telewizorami, też są bardzo różni. Wysocy, Wiesz niscy, co, dla grubi, mnie to chudzi, jest coś starzy, młodzi. strasznego. Dla mnie to jest coś strasznego, jak usłyszałem od jednego z radiowców młodego pokolenia w rozmowie prywatnej, jak ja słyszę, że od takiego młodego człowieka słyszę, nie mogę patrzeć już na tego Orłosia, nie mogę patrzeć na panią Dowbor już, że powinno być więcej młodych, że powinno dawać się szansę młodym i tak dalej. A gdzie jest No ale jakiś... cudownie, daje się szansę, daje się szansę. W tej chwili nawet trwa nabór, bo mamy taki casting i wybieramy ludzi. Każdy ma prawo się zgłosić i tutaj nie ma kryterium wieku. Poza tym telewizja to nie jest wybieg dla modelek, to nie są wybory Miss, że każda kobieta musi być długonoga, wysoka i mieć lat 24, max. Nie, telewizja jest nasza. Szczególnie telewizja publiczna. I ona musi pokazywać ludzi grubych, chudych, łysych, starych, młodych, każdego, każdego po prostu, bo ten świat tworzymy właśnie my. Nie może być jakiś wyizolowany twór, który pokazuje wyłącznie ludzi, nie wiem, zdrowych, młodych i pięknych. No, no nie, no bo ten świat tak nie wygląda. To przecież byłaby nieprawda. A nie masz takiego wrażenia, że przez ostatnie lata w ogóle autorytet dziennikarski został przez ostatnie lata szczególnie zamieciony pod dywan? Jakbyśmy musieli od nowa sobie przypomnieć, że w telewizji były kiedyś naprawdę autorytety. Niestety, ale o istnieniu autorytetów musimy sobie przypominać w bardzo wielu dziedzinach. Jest mnóstwo czynników, które to sprawiły. Z całą pewnością, po pierwsze, to, że dzisiaj dziennikarzem może być właściwie każdy, bo zrobi sobie kanał na YouTubie, nie miał wcześniej żadnego doświadczenia, nie ma żadnego kapitału zgromadzonego w postaci artykułów, no, żadnych sukcesów, właśnie takich jak, nie wiem, program, czy właśnie artykuły chociażby, książki. To zawsze buduje pozycję. Ludzie, którzy pracują też w mediach, które są marką, no przecież marki gromadzą również dziennikarzy rzetelnych, takich z autorytetami. Oni są postrzegani jako osoby wiarygodne. Natomiast dzisiaj po prostu jest mnóstwo fake newsów. Pojawiły się tabloidy, które ja uważam, że bez względu na to, czy piszą o rozrywce, czy piszą o jakichś mało istotnych bądź bardziej istotnych rzeczach, ale to nie zwalnia z rzetelności, a niestety bardzo często tej rzetelności tam nie ma. Jak ja czasem przeczytam artykuł, chociażby na swój temat, to się po prostu łapię za głowę i myślę sobie, matko jedyna, naprawdę aż tak ciężko było sprawdzić, aż tak ciężko było zajrzeć do źródła, zadzwonić do źródła, naprawdę, żeby napisać coś rzetelnego. Kolejna rzecz jest taka, że telewizja publiczna przez 8 ostatnich lat, szczególnie w wiadomościach, niestety oddaliła się od standardów dziennikarstwa i to bardzo daleko, niszcząc je, depcząc wszelkimi możliwymi sposobami, czyniąc to tubą partyjną, tubą propagandową. I te osoby, które tam pracowały, po prostu sprzeniewierzyły się swojemu zawodowi. A my w Polsce mamy taką tendencję do uogólniania, że jak już jakieś jedno środowisko po prostu się no, zbłaźniło i naprawdę oni nie powinni się nazywać dziennikarzami, to my myślimy, bo wy dziennikarze jesteście właśnie tacy, szukacie sensacji, obrażacie, jesteście nierzetelni. Ale
to nie dotyczy się, nie dotyczy wszystkich, nie powinno dotyczyć. Ja czasem jestem naprawdę niesamowicie dumna i bardzo zbudowana, kiedy na przykład albo sama prowadzę rozdanie nagród, albo jestem na imprezach związanych z nagrodami dla dziennikarzy. Jakie artykuły, jakie postacie, jakie materiały otrzymują nagrody, też oczywiście ważnych gremiów, które to oceniają, ale to wszystko sprawia, że ten zawód jest naprawdę wciąż bardzo potrzebny, że on wciąż ma naprawdę ogromny sens, tylko jest zaśmiecony. Jest zaśmiecony i no i to, no Boże, no tak jak kwasty czasem, żeby mieć ładny ogródek, trzeba po prostu wyrwać. Niestety też trzeba pożegnać się i po prostu powiedzieć wprost, kto może, a kto nie powinien nazywać siebie dziennikarzem. Mam wielką nadzieję, że to będzie teraz odbudowywane, chociaż oczywiście to jest długi proces, jak wszystko jest procesem, ale zauważ, że to się dzieje w każdym środowisku, tak? Jakiegoś sędziego przyłapią na tym, że coś ukradł w sklepie, no bo wszyscy sędziowie kradną. Albo nie wiem, jakiś lekarz popełnił błąd, no bo lekarze to tylko zabijają. No wiesz, to po prostu jest straszne, kiedy nie traktujemy każdego człowieka i każdej sytuacji jako sytuacji jednostkowej, tylko wrzucamy wszystkich do jednego wora. Tak. To jest po prostu bardzo, bardzo krzywdzące. Tak, tak. A propos pracy w telewizji, to ja pamiętam taką sytuację, a propos mediów publicznych, że ty, kiedy zaczynałaś pierwsze wydanie Pytanie na śniadanie, to ty byłaś ogromnie wzruszona. Pamiętam, to prawda. Jakie emocje tobie towarzyszyły. To prawda, dlatego że telewizja publiczna, do której przeszłam, kończąc współpracę z TVN-em, była spełnieniem moich marzeń. Była miejscem, w którym było mi bardzo dobrze i robiliśmy wtedy rzeczy, które się naprawdę nikomu wcześniej ani nikomu później nie udawały, a może nawet i nie śniły. Ale powiem ci, że naprawdę usłyszałam bardzo miły komplement od jednej z posłanek z ugrupowania, które rządziło przed tak zwaną dobrą zmianą, czyli ona właściwie zaprzeczyła temu, o co my wszyscy jesteśmy posądzani, że sprzyjaliśmy poprzedniej władzy. To oczywiście jest nieprawdą, ale ludzie nieprzychylni potrafią to wszystko tak na swoją korzyść ubrać w słowa, że potem połowa innych zaczyna w to wierzyć. Zresztą powtarzane wielokrotnie kłamstwo niejako prawdą się staje. Ale ta posłanka powiedziała mi, że w czasach, kiedy my pracowaliśmy w telewizji publicznej i na przykład politycy do nas przychodzili, politycy z rządzącej wtedy partii, to ona powiedziała, myśmy się was bali. Ja mówię, pani posłanko, no i bardzo dobrze, bo tak powinno być. A nie potem, co się wydarzyło, że politycy właściwie przychodzili jak do siebie, mogli powiedzieć, co chcą i jeszcze na dodatek mieli sprzyjającego dziennikarza. Dziennikarz nie jest od lubienia, od wspierania władzy. Jest od patrzenia władzy na ręce, od kontrolowania jej i od ujawniania wszystkiego, co mogłoby szkodzić społecznie. I my tacy byliśmy, a potem to po prostu się zmieniło i dzisiaj trzeba to odbudować. Ponieważ w takiej, a nie innej sytuacji doszło do tego pożegnania z nami, bo trzeba było oczywiście uzasadnić to, że nas się wyrzuca z pracy, żeby tylko swoich miernych, biernych, ale wiernych zatrudnić. No, było to bardzo przykre pożegnanie, utrata pracy, którą się naprawdę bardzo kochało, wiąże się z wieloma emocjami. Potem przez 8 lat, ja nie powiem, że ja się tułałam, bo ja naprawdę znalazłam sobie miejsca w różnych redakcjach i to naprawdę świetne miejsca, które bardzo lubiłam, programy, które bardzo lubiłam, formaty, które mi niesamowicie odpowiadały, ale oczywiście, kiedy pojawiła się możliwość tego, żeby wrócić do TVP, to ja z tej możliwości skorzystałam, przyjęłam propozycję, jednocześnie rezygnując już z pracy, znaczy mówienia i rozmawiania o polityce i z politykami, bo już po prostu miałam tego
po dziurki w nosie. Miałam dość, straciłam z tego serce, zapał, chęć, wszystko straciłam. Robię teraz sprawy, obawiam teraz sprawy, które są po prostu bliższe codzienności każdego z nas i jest mi z tym naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale wejście do tego budynku po 8 latach i spotkanie ludzi, których dawno, dawno nie widziałam, wiązało się oczywiście z wieloma emocjami, z ogromnym wzruszeniem, ale to chyba normalne. Przepraszam cię, że przypomnę akurat taką sytuację, bo doskonale to pamiętam i doskonale jakoś mi to utkwiło w pamięci i nie da się tego zapomnieć. Pamiętam, jak prowadziłaś pamiętny poranek 10 kwietnia 2010 roku razem z Jarosławem Kuźniarem wtedy w TVN24. Powiedz mi, czy to są takie momenty, że to są faktycznie najtrudniejsze momenty w tej pracy? Tak, ja mam na koncie dwa takie najtrudniejsze momenty w zawodowym życiu. Katastrofa smoleńska jest oczywiście jednym z nich, a drugi to specjalne wydanie wiadomości, które prowadziłam z Ukrainy, ale to już może później jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać. Natomiast 10, wiesz, to jest sytuacja, do której nie sposób się przygotować. Oczywiście miałam już doświadczenie w pracy na żywo i wiem, że czasem trzeba zmieniać narrację, bo się opowiada o zawodach psich zaprzęgów po drugiej stronie świata, czyli wesoło, bo takie są wesołe tematy, a chwilę później dostaje się od wydawcy informację, że nie wiem, był wypadek, była tragedia, albo zginął w wypadku Bronisław Geremek, bo to też było na moim dyżurze. Więc to były takie, no to są momenty, w których trzeba o 180 stopni zmienić cały nastrój i swój własny i też wiedzieć, że jest to odpowiedzialność za widza, który jest po drugiej stronie ekranu i który wierzy w twoją wiarygodność, że jeżeli mówisz o czymś smutnym, to też jesteś po prostu smutny. Ale katastrofa smoleńska była wyjątkowym wydarzeniem, do którego nie dało się przyszykować, bo wiesz, w żadnej książce, w żadnym podręczniku do dziennikarstwa nikt nigdy nie napisał, jak się trzeba zachować, kiedy ginie 100 najważniejszych osób w państwie i co trzeba zrobić, jak mówić, czy wolno płakać, czy nie wolno płakać. Więc to była jedna wielka gra naszej intuicji, znaczy gra może złe słowo, po prostu wykorzystanie naszej intuicji, bo my nie udawaliśmy tego, że głos drży, że łzy lecą, że nawet no, jakieś takie gesty w stylu złapanie się za głowę czy zakrycie ust ze wzruszenia, no bo zginęli ludzie, których my znaliśmy osobiście, ale przede wszystkim to były osoby, które my zapraszając do telewizji zapraszaliśmy niejako do domów naszych odbiorców, naszych widzów. Więc wiedząc, że ci ludzie mocno przeżywają, też szczerze mówiąc nie wiem, czy ja wtedy o tym tak bardzo myślałam, tak się bardzo na tym skupiałam, bo cała sytuacja była tak przerażająca, tak nowa i tak ściskająca żołądek i wzruszająca, że miało się tylko tę myśl, żeby poinformować rzetelnie widza i żeby te najtrudniejsze informacje już się po prostu skończyły, żeby ich było jak najmniej, bo my nie chcemy ludzi bombardować takimi złymi informacjami, ale tam one się ciągnęły, no trzeba było wymienić wszystkie nazwiska, całe 96, listę 96 osób, które były w tym samolocie i za każdym nazwiskiem to po prostu, nie wiem, twarz tej osoby stawała przed oczami, łzy napływały do oczu i my wiedzieliśmy, że po prostu ludzie przed telewizorami płaczą, klną, nie wiem, dzwonią do swoich bliskich, dzielą się emocjami, a my musieliśmy tam siedzieć na żywo, nie mieliśmy ani chwili wytchnienia i zresztą program był wtedy o kilka godzin przedłużony
I nie mogliśmy o tak się rozryczeć, tak rozbeczeć w głos, ani krzyknąć, ani jakiejś innej emocji w sobie wydobyć, więc wiele z tych emocji trzeba było tłumić, ale one niektóre po prostu wydostawały się na zewnątrz, a my jesteśmy tylko ludźmi. I wiem, bo taką dostałam później informację zwrotną, że ludzie nam bardzo dziękowali, że byliśmy właśnie tacy, a nie tacy z kamienną twarzą, mówiący o tak ciężkiej sytuacji, tak tragicznej w historii, nie wiem, bez pokazywania stosunku do tego, czy mimiką, czy głosem, bo to po prostu jest naturalne, to jest ludzkie. Ludzie przed telewizorami też czuli wspólnotę, przeżywali tę żałobę i tragedię, więc jak my moglibyśmy po prostu w tym być, nie wiem, jacyś inni i tacy nieludzcy, to było bardzo trudne, to było ciężkie przeżycie, odchorowałam to, natomiast nigdy w życiu nie chciałabym już korzystać z tych doświadczeń. Tak, tak. Najważniejsza jest prawda, prawda? Nieważne, czy to jest telewizja, czy radio, czy cokolwiek, może teraz to, co powiedziałem, jest jakimś sloganem wyświechtanym. Ale tak. Ale nie bójmy się banału, wiesz, to wiesz, nie bójmy się banału, bo my bardzo często chcemy kogoś udawać, więc wkładamy na siebie maski, bo myślimy, że jak będziemy mieć na sobie tę maskę, to będziemy, nie wiem, bardziej akceptowani, może bardziej lubiani, bo będziemy robić to, czego oczekują inni. A to nas potwornie zamyka. I właśnie w tych maskach tak sobie funkcjonujemy, w tej nieprawdzie. A przecież... Jejku, powiem ci, że naprawdę dużą sztuką jest po prostu być sobą. Cokolwiek to znaczy, dla każdego Oj, znaczy tak. co innego. Ale być sobą ze swoimi emocjami, ze swoją wrażliwością, ze swoimi cechami, ze swoimi słabościami, ale też z zaletami, które w sobie kochamy, rozwijamy, bo przecież my, jeżeli mamy na swój temat złe zdanie, jeżeli mamy niską samoocenę, to nigdy nie będziemy lubić innych. Myślę, że jak człowiek siebie lubi, siebie akceptuje, to jest po prostu lepszy dla świata. Tak. I takiej osobie, która ma dobre, spełnione życie, lubi to życie, kocha budzić się o poranku, widzieć słońce, wypić kawę, iść do pracy, którą kocha, spotkać się z kimś, kogo naprawdę lubi, albo uśmiechnąć rano do kogoś, kogo bardzo, bardzo kocha, to taki człowiek nigdy nie usiądzie i nie napisze hejtujących komentarzy. Ja ci powiem, że ja nawet nie umiałabym napisać takiego komentarza, nie wiedziałabym, jak się za to zabrać, a poza tym nawet nie miałabym na to czasu. Więc zazdroszczę tym hejterom jedynego, to czasu, że mają na to czas, ale dobrze by było, gdyby go spożytkowali jednak inaczej. A powiedz mi, czy, bo też wspominaliśmy o tych bzdurach, o tych artykułach, które pojawiają się w internecie. Czy to się w jakiś sposób na tobie odbiło? Wiesz co, ja powiem ci, że ja się już uodporniłam. Te wszystkie artykuły po prostu czasem potrafią kogoś zaszufladkować, wiesz, i tak powielane są i powielane i tak kompletnie niezgodnie ze sztuką dziennikarską, na przykład pisane są w tej chwili artykuły w tabloidach, bo no po to tylko, żeby ten odbiorca mógł jak najdłużej na jakiejś stronie być. Więc to, co jest najważniejsze, nie jest napisane na samym początku, tak jak zgodnie właśnie z tym, jak wygląda ta piramida pisania informacji dziennikarskich, no tak po prostu za... Oj. Uzupełnienie, tło. A dzisiaj po prostu musisz przeczytać o kimś, rozumiesz, jego historię od początku życia, żeby na samym końcu dowiedzieć się, że oddał nerkę albo zaadoptował psa ze schroniska, rozumiesz? Ale nie w pierwszym zdaniu, tylko dopiero na samym końcu. I to jest po prostu straszne. Często ludzie po prostu nie doczytują, a powielają, tak sobie cały czas utrwalają w głowie
bo tabloidy zazwyczaj piszą dokładnie to samo. No i tak, po burzliwym rozstaniu, a po tym, jak ją wywalili z telewizji. No to ludzie zaraz sobie obraz, a wywalili, wiesz, jak nie znają okoliczności, no to znaczy, że była beznadziejna. Aha, no to beznadziejna, no to jej nie oglądamy, jak jest beznadziejna, to może ją też zhejtujmy. No i wiesz, to się po prostu tworzą takie jakieś konfiguracje, nie wiem, myśli, słów, ocen. I ich właśnie potem pojawiają się w postaci nieprzychylnych komentarzy, które bardzo potrafią krzywdzić. A wracając do radia, bo współpracowałaś też z Radiem Z, czy ta współpraca dalej trwa? Nie, nie, nie. Ja, był taki czas, że prowadziłam wieczorne programy, wieczorny autorski program w Radiu Z. I prowadziłam weekendowy program, ale to powodowało, że ja ze swoim mężem widziałam się tylko w niedzielę i tylko właściwie raz w tygodniu, bo jak pracowaliśmy też w tygodniu, on w swoich zajęciach, ja w swoich, a on ma wolne weekendy, a ja po prostu musiałam się w piątek wieczorem przygotować, coś ponagrywać niekiedy, no a w sobotę po prostu pójść do radia i zrobić ten program. Ja z tego zrezygnowałam. Znaczy poprosiłam o to, żeby mnie z tego uwolniono już, bo to wpływało źle na moje życie rodzinne, a chciałam po prostu spędzać z moim mężem więcej czasu. No ale to się zbiegło w czasie z jakąś rewolucją przy zmianie redaktora naczelnego, który zrezygnował również z tych wieczornych autorskich programów, więc z jednego zrezygnowałam sama, a z drugiego... A przy drugim zrezygnowano ze mnie i ze wszystkich autorów wieczornych magazynów. No i tak się pożegnałam z Radiem Z. Bardzo miło wspominam tę współpracę. Naprawdę fantastyczna przygoda, fantastyczni ludzie. No ale to są etapy w życiu. No po prostu coś się kończy. Coś się zaczyna i coś się kończy. No jasne, no jasne. A powiedz mi, co ci daje... prowadzenie pytania na śniadanie, tak naprawdę. Powiem ci, że nosiłam się z zamiarem pożegnania się z publicystyką, polityką i tą bieżączką, którą trzeba relacjonować w programach, a zajęło mi to naprawdę kawał życia. Większość zdecydowaną, właściwie całe życie zawodowe. I ja po prostu byłam zmęczona. Onet Rano, który prowadziłam przed przejściem do pytania na śniadanie, tak, był pamiętam. Okresem takim przejściowym, tak mogę go nazwać, bo tam oczywiście była rozmowa polityczna, ale też były rozmowy właśnie na tematy społeczne, artystyczne, książki, filmy, ale też mnóstwo akcji, bo Onet jest niesamowicie właśnie otwartym medium i bardzo chętnie robi takie włączające tematy i to mi bardzo opowiada. I ja bardzo lubiłam ten format, bardzo lubiłam Onet Rano, ale no właśnie, tam zawsze musiał być ten polityk. W pewnym momencie mnie to zaczęło tak denerwować, tak już wiesz, byłam zażenowana tym wszystkim, tą polityką, tymi podziałami. Byłam zażenowana tym, że politycy tak. Zazwyczaj nie słuchają pytań, pytania dziennikarza nie przeszkadzają. Ja już, wiesz, to się stało takie przewidywalne, męczące. Ja naprawdę już nie chciałam w tym uczestniczyć. I pojawiła się szansa, żeby wrócić do TVP, ale ja już dałam sygnał, że na pewno nie do 19. Jeszcze wtedy nie wiadomo było, jak się ten program będzie nazywał. Czyli nie chciałam do żadnego programu informacyjnego, publicystycznego. Już nie. No i otworzyła się furtka pod tytułem Pytanie na śniadanie. Co z naprawdę ogromną chęcią przyjęłam, dlatego że ja wierzę w to, że te tematy, które my podejmujemy w pytaniu na śniadanie, one są właśnie o wiele bliższe życiu codziennemu każdego z nas, bo tam mówimy o zdrowiu, o relacjach, nawet o po prostu, nie wiem, praniu firanek, prasowaniu i pielęgnowaniu ogrodu. Ale czy nie z tego składa się nasze życie? Chyba o wiele bardziej z tego, aniżeli z tego, czy Kaczyński przyjdzie na przesłuchanie przed komisją śledczą, czy nie przyjdzie. No, oczywiście żyjemy tym teatrem politycznym, no bo to jest w jakimś sensie ekscytujące, ale w gruncie rzeczy o wiele mniej
od tego, co powiedział Kaczyński, czy każdy inny polityk, zależy to, czy ja obudzę się rano w dobrym humorze i zrobię sobie dobrą kawę, której się nauczę dzięki programowi w telewizji, albo zacznę jeść zdrowo i będę miała zdrowsze nawyki, albo właśnie dowiem się, że warto kupować takie książki, a swoje dziecko edukować w taki sposób. Więc szerokie spektrum tych tematów i ciekawostek, ale też poradnikowych sprawia, że ja się czuję bardziej potrzebna w tej chwili. To mi daje po prostu mnóstwo satysfakcji. A propos telewizji na żywo, pamiętam różne materiały w TVN24, że były takie sytuacje. Myślę, że to są uroki telewizji na żywo, że nie mogłaś się powstrzymać od śmiechu po prostu. Było tak. A to nieraz mnie coś rozśmieszył, ale właśnie w telewizji na żywo to jest tak, że nie jesteś w stanie przewidzieć również swoich reakcji. Jak się dzisiaj opowiada ten, nie wiem, czy to właściwie żart, no po prostu historyjkę, która mnie tak do łez rozbawiła wtedy, ona dzisiaj w ogóle nie jest śmieszna, taki żart sytuacyjny, ale akurat, wiesz, skumulowało się wtedy tyle różnych historii, że ta opowiastka Jakuba Poradzy, który mówił o tym, że kotek się zaprzyjaźnił z zajączkiem i że pani weterynarz, która się zajmowała zwierzątkami, nazywała się Wydra. No i to mnie tak po prostu rozśmieszyło, wiesz, no są takie sytuacje, że nie wiem, w szkole, niektórzy w kościele, nie wolno się śmiać, bo cisza, bo trzeba być poważnym i wtedy straszliwie się chce śmiać, nie? I ja właśnie wtedy miałam taki numer, że się tak strasznie śmiałam całym swoim organizmem, mogłam się uspokoić, ale właśnie po tej historii ludzie zaczęli do mnie pisać. O matko, pani Beato, to pani nie jest robotem, nie jest pani cyborgiem do odczytywania wiadomości, tylko jest taka, tak pani nasza, jak każdy. No bo tak właśnie jest. No, wiesz, my często tłumimy te emocje, bo wydaje nam się, że nie wypada, że nie możemy pokazywać tych swoich słabości, miękkiego podbrzusza, a to nie jest prawda. Wiadomo, że w telewizji trzeba to wszystko okroić. No nie wolno ani się rozbeczeć, ani roześmiać w głos, ani wiesz, no, żadnych innych emocji pokazywać aż tak bardzo, tak nadmiernie. Ale wtedy, kiedy one są adekwatne do sytuacji, to dlaczego mamy się przed tym bronić? No w codziennym życiu się też nie bronimy. W codziennym życiu też nie powinniśmy w sobie niczego tłumić. I pokazanie też, że no właśnie ktoś mnie rozśmieszył, a czasem wzruszył, pokazuje, że ja jestem dokładnie takim samym człowiekiem, jak ten, który siedzi po drugiej stronie telewizora. Nie różnię się niczym. Może tylko tym, że moja praca polega na pokazywaniu się na ekranie. A tak to też mam swoje gorsze dni i bywam chora i mam kłopoty i nie wiem, muszę płacić kredyt i sprzątać i zajmować się milionem innych spraw poza pracą. Bo wiesz, ludzie czasem myślą, że my przychodzimy do telewizji, to pracujemy tylko wtedy, kiedy występujemy w tym okresie, tak? Albo mówimy w radiu. Ale ludzie nie widzą całego procesu przygotowywania tego programu. Nie wiedzą, ile to kosztuje też właśnie takiego szykowania, zapraszania, wymyślania. Mogę to potwierdzić. Przygotowywania się, czytania, szukania, researchu, wstawania o czwartej. Ludzie, wiesz, widzą tylko już tę samą końcówkę i myślą, wielkie halo, przyszła, pogadała sobie, no też mi po prostu praca, wielka robota, pogadać sobie. A ja zawsze mówię, to stań przed kamerą i zrób to. To nie jest takie proste, wiesz. Ludzie zazwyczaj się boją, mają mnóstwo oporów w sobie, a wydaje mi się, że to jest stryki światło, wstanie i mówi. No nie, to tak nie wygląda. To się wiąże też z ogromnym wydatkiem energetycznym, z ogromnymi emocjami w pracy. Masz różnych gości, niektórzy są ciekawi i nie mniej ciekawi. Niektórzy są fascynujący, masz potem wyrzuty sumienia, że ta rozmowa jest taka krótka. Z innymi się strasznie męczysz, bo trzeba od nich wyciągać. I no raz jest lepiej, raz jest gorzej. Też miałem takie rozmowy, że musiałem wyciągać. Wiem, co to znaczy. No właśnie.
To nie jest tak, jak się ludziom może wydawać. Wiesz, to tak samo jak nigdy nie widzą tego, ile ktoś dążył do tej pozycji, w której znajduje się w tej chwili, że ona nie została komuś dana od tak, tylko dlatego, że nie wiem, nazywa się tak czy tak, albo jest, nie wiem, z jakiejś tam konkretnej rodziny. Ludzie nie widzą ścieżki, nie widzą drogi, tylko widzą ten sam szczyt No już, kiedy właśnie. ktoś na tym szczycie jest. A ile go to kosztowało? Rozterek, rozłąk, emocji, nie wiem, czasem życia w trudnych warunkach, tylko po to, żeby spełniać swoje marzenia. I tak ciężko ludziom uwierzyć, że ktoś może dojść do tego stanu, w którym jest dzisiaj, tylko swoją pracą, determinacją, uporem i marzeniami, że wiesz, myślą albo układy, albo łóżko, albo pieniądze wchodziły w grę. No nie, po prostu ludzie czasem naprawdę marząc, mając w swojej głowie ogromne, ogromne, wielkie marzenia. A ja byłam dziewczynką z Legnicy, mającą głowę pełną marzeń i chciałam je spełniać. I oczywiście trwało to latami, ale dzisiaj jestem takim spokojnym, spełnionym człowiekiem, który bardzo lubi swoją pracę i cholernie kocha swoje życie. To jest najważniejsze i to jest najpiękniejsza puenta chyba naszej rozmowy. Powiedz mi tylko jeszcze, kiedy widzimy się w pytaniu na śniadanie? Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że ja nie pamiętam, dlatego że teraz mieliśmy 4 dni, właściwie mieliśmy środę, czwartek, piątek mieliśmy przerwę, potem sobotę, niedzielę, a każdy z nas, każda para ma po 6 dyżurów w miesiącu. Jest 5 par, 6 dyżurów w miesiącu nam wychodzi i one są tak różnie porozkładane. Powinny być rozłożone na cały miesiąc, ale w tym miesiącu tak się złożyło, że pierwsze 4 swoje dyżury już opędziliśmy na samym początku miesiąca, więc zostały nam tylko 2 na koniec, znaczy na całą resztę miesiąca. Więc zdaje się, że w następny poniedziałek dopiero będę mieć dyżur, o ile dobrze pamiętam, ale nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Beata, bardzo ci serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tą niezwykle ciekawą rozmowę. Naprawdę. Było mi bardzo miło. Mnie również było miło, ale teraz wiesz, wyszło na to, że ja teraz mam tydzień wolnego. To wcale nieprawda, bo ja oprócz swojej działalności dziennikarskiej prowadzę jeszcze zajęcia ze studentami, więc mam w tym tygodniu jeszcze uniwersytet. Oprócz tego współpracuję z firmą szkoleniową, prowadzę szkolenia, konferencje, debaty, panele dyskusyjne, czasem jakąś galę poprowadzę. Ale moja działalność nie polega tylko na tym, że pracuję dziennikarsko, bo już jakiś czas temu postanowiłam sobie zdywersyfikować działalność, żeby tak się rozwijać w różnych kierunkach. No i pracę na uczelni, powiem ci szczerze, naprawdę szalenie, szalenie lubię. Zresztą lubię pracować z młodymi ludźmi i ze wszystkimi lubię pracować. Ja po prostu lubię ludzi. Mamy coś wspólnego. Chyba. Nawet A nie to w zawodzie chyba. dziennikarza jest ważne, wiesz, bo tak jak Ryszard Kapuściński mówił, że dobry dziennikarz musi być przede wszystkim dobrym człowiekiem. Oczywiście nie nam samym to oceniać, bo to ludzie powinni oceniać, czy my jesteśmy dobrymi ludźmi, czy nie, ale jeżeli mamy w sobie dużo życzliwości, serdeczności wobec drugiego człowieka, jeżeli mamy w sobie ciekawość tego drugiego człowieka, jeżeli chcemy go słuchać, to mamy empatię też. Naprawdę, empatia jest szalenie ważna w tym zawodzie. To już sprawia, że będziemy lepszymi dziennikarzami. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę i proszę nie rozłączaj się jeszcze ze mną przez moment. Zapowiem muzykę i zaraz do ciebie wracam. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Naszym gościem była Beata Tadla. A ja zostawiam Was z muzyką Kai i Bregowicza, ale jeszcze
przed 22.